Cześć, witam Cię serdecznie. W tym filmie pokażę Ci, jak szybko i bezproblemowo można usunąć green screena w swoich filmach w DaVinci Resolve. Na timeline wrzucamy oczywiście nasz klip z green screenem, Rozsuwam go po to, żeby zrobić miejsce dla zdjęcia, które będę wkładał do naszego tła. Oczywiście można go rozsunąć na całą długość. Wchodzimy do zakładki FX i z toolboxa wybieramy OpenFX i tutaj wpisujemy 3D. Pojawia nam się efekt 3D Keyer, który przesuwamy, przeciągamy na timeline na klip wideo, i w tym momencie tutaj pojawia nam się taki mały znaczek FX. To znaczy, że efekt został wprowadzony na naszym klipie. Następnie, jeżeli mamy zaznaczony klip, musimy tutaj przełączyć nasz. Podgląd na OpenFX Overlay to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bez tego nie będziecie widzieć efektów usuwania green screena. I teraz, jeżeli mamy zaznaczony klip wideo, przechodzimy do zakładki Effects i tutaj znajdują się wszystkie ustawienia dotyczące tego, jak usunąć green screena. W tym momencie przełączę się jeszcze na widok pojedynczego okna, także będzie ten widok troszkę większy niż normalnie, żebyście widzieli, jak usuwa się green screen. I tutaj mamy trzy podstawowe narzędzia, którymi będziemy zaznaczać lub odejmować zaznaczenie, jeżeli chodzi o zielony. Pierwszy to jest pipeta, czyli pojedyncze kliknięcie, ale tak jak widzicie ciężko jest dodać za jednym razem całego green screena, więc tutaj pomocna jest pipeta z plusikiem i wystarczy, że będziemy robili takie przeciągnięcia. Teraz oczywiście ekran zmienia się nam w maskę czarno-białą i tam, gdzie jest czeń, tam jest usuwane tło, także tak jak widzicie, warto zaznaczyć sobie te elementy zielonego tła, które chcielibyście Usunąć. Jeżeli oczywiście przesadziliście, gdzieś zaznaczyliście za dużo pipeta z minusikiem i możecie w drugą stronę odejmować pewne elementy, pojawia się lub znika ten green screen. Oczywiście warto plusikiem sobie pododawać wszystkie te elementy tam, gdzie jest troszkę jaśniej, troszkę ciemniej i zobaczyć, jak to wygląda. Wokół mnie robi się taka zielona obwódka. Tą obwódkę można bardzo szybko usunąć funkcją Despill. Wystarczy przeciągnąć na 1 i w tym momencie ta zielona poświata zmienia się jest usuwany kolor zielony. W tym momencie najlepiej jest usunąć jeszcze te rzeczy, które znajdują się po prawej i po lewej stronie kadru. Robimy to funkcją Garbage Mat i tutaj wystarczy, że wybierzemy rectangular i w tym momencie zaznaczymy obszar, którego nie chcemy usuwać, a wszystko, co znajduje się poza tym obszarem, jest usunięte. Tutaj macie ustawienia tej funkcji dokładnie w tym momencie. Jeżeli chcielibyście natomiast odwrócić zaznaczenie, to wystarczy tutaj zaznaczyć sobie invert. Następnie przechodzimy do zakładki Matfiness i tutaj polecam Wam oczywiście zbliżyć. Maksymalnie obrazek, tak żebyście widzieli rzeczy, które ukrywają się w detalach, szczególnie na obrzeżach mojej postaci. I system pracy z każdym z tych suwaków polega w ten sposób, że musicie zbadać, co ten suwak robi od 0 do 100% i oczywiście dobrać te ustawienia tak, żeby były odpowiednie dla waszego greenscreena, dla waszego obrazka. Każdy z tych suwaków oczywiście działa w inny sposób na inne obszary zdjęcia, więc nie patrzcie tylko w jednym miejscu. Tylko starajcie się przesunąć obrazek i zobaczyć, gdzie pojawiają się jakie rzeczy, jeżeli zmieniliśmy danym suwakiem daną wartość. I to, co najczęściej ja robię przy moim green screenie, to jest oczywiście suwak clean black. Który pomaga mi usunąć czarną obwódkę wokół mojej postaci. I tak jak widzicie, to są bardzo subtelne zmiany, delikatne. Drugi suwak, którego używam, to oczywiście Black Clip, i w tym momencie jeszcze bardziej ta obwódka znika, ale tutaj już warto sprawdzać, czy w innych miejscach. Nie powstają problemy, jeżeli tym suwakiem po prostu za daleko zajedziemy. Widzicie, że pojawiają się pewne rzeczy, o których warto pamiętać i zobaczyć, czy przypadkiem nie przesadziliśmy. Jeżeli obraz w jakimś miejscu nam się psuje, to po prostu warto cofnąć ten suwak, który robi problem, do takich ustawień, które są w miarę neutralne. I kolejny suwak, którego często używam, to jest in-out ratio i tutaj warto sobie oczywiście zjechać tym suwakiem. Wartości, które u mnie działają na moim green screenie, na moich filmach to od 0 do około minus 30. Tą wartość oczywiście ustawiamy i sprawdzamy w różnych miejscach czy po prostu ten obrazek nam się gdzieś nie posypał i nie jest przypadkiem źle. Oczywiście co jakiś czas warto sobie odtworzyć film i zobaczyć jak zachowują się te krawędzie w momencie kiedy zmieniliśmy ustawienia, w momencie kiedy pojawia się ruch rąk czy ruch głowy. I oczywiście warto zwrócić uwagę sobie na takie rzeczy jak na przykład okulary, które w momencie kiedy delikatnie przekrzywiam na bok, one wychodzą poza obrys twarzy i w tym momencie może pojawić się zieleń od green screena. Jeżeli wprowadzacie te zmiany, to czasem przydatne jest przełączenie się widoku na ten widok czarno-biały. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj, i w tym momencie macie taki dokładny obrys. Możecie sobie zbliżyć i ewentualnie patrzeć na detale, jak one są kluczowane, właśnie na waszym filmie. Jeżeli macie problemy z kluczowaniem waszego tła w zakładce Key Adjustments, macie dodatkowe ustawienia dotyczące tylko koloru zielonego, który kluczujecie i tutaj też możecie tymi suwakami sprawdzić, czy ewentualnie zmiana tych ustawień nie będzie powodowała, że wasze kluczowanie będzie dokładniejsze. I tak właśnie szybko możesz usunąć green screena w swoim filmie. Jeżeli potrzebujesz poradnika do DaVinci'ego na temat tego jak montować filmy, kliknij w ten film po lewej stronie który ci się pokazał natomiast film po prawej stronie zaprowadzi cię do poradnika na temat green screena jak robić green screena w swoich filmach